Rozpoczęły się szkolenia pracowników odpowiedzialnych w całym powiecie za wdrażanie projektu e-usługi w ramach zintegrowanego systemu informatycznego. W tej chwili teraz trwają szkolenia dotyczące modułu słownikowego. Między innymi obejmują ewidencję miejscowości, adresów, ulic i ewidencję gruntów i budynków. Urzędnicy są w tej chwili szkoleni z obsługi tych modułów. W przyszłości ten portal zostanie ustawiony dla mieszkańców, co ułatwi pozyskiwanie informacji dotyczących gruntów w naszym powiecie. Dalsze terminy będą następne szkolenia, między innymi z planów miejscowych, nieruchomości, Skarb Państwa i innych, które wchodzą w skład projektu. To spotkanie jest to cykl spotkań szkoleniowych systemu ERGO, które będzie wdrożone tutaj w powiecie dzierżoniowskim. W zasadzie tym szkoleniem rozpoczynamy ten cykl, który będzie trwał kilka tygodni, w zasadzie on się będzie kończył praktycznie w czerwcu. Na każdym szkoleniu będziemy prowadzili tak jakby pokazy z różnych modułów, z różnych rejestrów. Dzisiaj zaczynamy od szkoleń podstawowych plus jeden rejestr, później już będziemy szkolić z kolejnych rejestrów, na których będziemy pokazywali, jak bazę możemy uzupełniać i co w zasadzie możemy z systemu wyciągnąć. Na samym początku mamy cykl szkoleń dla urzędników, jak się w systemie posługiwać, czyli co możemy tutaj w systemie sami dla siebie tak, zorganizować. Natomiast pod koniec tego cyklu szkoleniowego będzie też szkolenie za administrację, czyli w jaki sposób możemy załatwiać te sprawy poprzez właśnie te wnioski ePUAP-owe. Prowadzone szkolenia mają ułatwić pracę urzędnikom oraz mieszkańcom w załatwianiu wszelkich urzędowych formalności. Znając ten system, bo ja go znam dosyć dobrze, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ten dostęp, który mamy z poziomu przeglądarki, bardzo nam ułatwia życie, nam urzędnikom, tak jak i osobom z zewnątrz, które bez potrzeby odwiedzania urzędów mogą o niektórych informacjach się dowiedzieć z zwykłego geoportalu. Dzięki portalowi będziemy mogli m.in. zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania oraz dowiedzieć się o planowanych inwestycjach, jak i przetargach. W zasadzie spojrzeć może na ten geoportal, zobaczyć, czy są jakieś inwestycje, czy jest jakiś miejscowy plan. Może zobaczyć dane działki, powierzchnię tej działki. Oczywiście zobaczyć może tylko dane te podstawowe, tak? Te dane, które są danymi publicznymi. Bo te dane już prywatne potrzeba już odwiedzić urząd. Natomiast tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć właśnie, tak jak powiedziałem, miejscowy plan, będziemy mogli sobie zobaczyć dane z ewidencji gruntów i budynków, ale tylko te dane publiczne, a przede wszystkim będziemy mieli wiele warstw tematycznych, też będziemy mogli sobie wiele informacji z tej mapy przejrzeć. Do załatwienia spraw przez internet potrzebny będzie tak zwany profil zaufany. Aby go uzyskać, trzeba założyć konto na ePUAP, a następnie potwierdzić tożsamość w wybranym urzędzie. Podstawą, żeby załatwić jakąś sprawę w urzędzie, będzie założenie i potwierdzenie profilu zaufanego na ePUAP-ie. Punkty są dostępne w każdej gminie i w powiecie. Profil zaufany to jest tak jakby, jeżeli chodzi o ePUAP, zastępuje nam podpis kwalifikowany elektroniczny. Czyli podpisujemy się, że to my, to jesteśmy my. I wtedy możemy po prostu procedować jakieś sprawy w urzędzie elektronicznie. Czyli nie podpiszemy za pomocą tego profilu żadnych plików, ale w obrębie ePUAP-u możemy go używać. Szkolenia potrwają do końca czerwca, ale już od teraz można potwierdzać profile zaufane i korzystać z części usług umieszczonych na elektronicznych platformach urzędu.